Siema. Jako, że Puchar Świata już się skończył, to pomyślałem, że od czasu do czasu będę wrzucać wam jakąś analizę partii. Będą to, powiedzmy, partie historyczne, które były na pewno bardzo ciekawe i myślę, że części z was będzie się podobał mój komentarz, także zapraszam do oglądania. Pierwsza partia, którą chciałem wam pokazać, jest to partia, która przeszła do historii szachów z jednego ważnego powodu, który w sumie widać nawet na tytule filmu, a mianowicie partia z 1991 roku pomiędzy Nigelem Shortem a Ianem Timanem. Nigel Short to jeden z czołowych brytyjskich szachistów w historii prawdopodobnie. Zdarzały mu się turnieje, gdzie kończył ponad Kasparowem czy Karpowem w latach 80. i 90. Raczej był uznawany za taką szeroką czołówkę światową. Aktualnie bardziej zajmuje się komentowaniem wydarzeń i tak dalej, natomiast wtedy był czołowym szachistą. No i jego idee, a przede wszystkim ta partia, no, zostaną zapamiętane prawdopodobnie na zawsze. Natomiast Ian Timan to człowiek, arcymistrz urodzony w Holandii. Przez długi okres czasu nazywany był the best of the West, to znaczy w tamtych czasach bezapelacyjnie najlepszymi szachistami na świecie byli Rosjanie, natomiast Ian Timan jako jedyny był mniej lub bardziej skłonny z nimi rywalizować. Póki nie pojawił się Robert Fischer, no to on był uznawany za najlepszego zawodnika, który jest z zachodu, czyli spoza Rosji. Ta partia była rozegrana, tak jak mówiłem wam wcześniej, z 1991 roku i stało się coś, co przeszło do historii szachów, także oglądajcie. Nastąpiła 4, przeciwnik, czyli Ian Timan zagrał skoczek F6. Często się mnie pytacie, czy są jakieś fajne, mniej popularne obrony. To ta obrona, czyli obrona Elchina, na pewno jest mniej popularna, natomiast ona nie jest fajna, nigdy tak nie grajcie. Dlaczego? Ponieważ od razu przeciwnik może nam tego skoczka atakować. I po tym ruchu białe mają ruch C4, mogą zagrać D4, mogą właściwie wszystko zagrać i jest to pozycja typu właściwie czegokolwiek białe nie zagrają, to będą stały dobrze. Także tutaj Nigel Short zdecydował się zagrać D4, D6, skoczek F3, G6, goniec C4, normalny rozwój. Goniec wyszedł na C4, niby stracił tempo, ale wrócił sobie na B3, będzie tu ładnie strzelać w oponenta. Goniec G7, hetman E2, skoczek C6, roszada i roszada. I póki co mamy totalnie standardową pozycję, to znaczy białe mają trochę przewagę, ponieważ jego figury są trochę lepiej ustawione, mają bardziej opanowane centrum, natomiast nie jest to coś, co by miało mieć jakieś bardzo duże znaczenie na ten moment. Zawsze warto jest się zastanowić, co będzie chciał zrobić przeciwnik, bo czarne będą chciały wyprowadzić tego gońca, ponieważ to jest jedyna z figur, które jeszcze nie zostały wyprowadzone. Gdzie ten goniec chciałby się dostać? Prawdopodobnie na G4, żeby nam związać tego skoczka. Zobaczcie, że ten skoczek tutaj ładnie kontroluje centrum. Więc żeby zapobiec temu ruchowi, białe zagrały H3, nastąpiło A5, A4. Jak widzicie, już 30 lat temu zawodnicy grali bandowymi pionkami. Nastąpiło bicie, skoczek D4, łubu-dubu, wieża E1 i E6. E6 to jest taki dziwny ruch, to znaczy ja bym się na niego raczej nie zdecydował. Być może białe nie chciały dopuścić przeciwnika do E6, no nie wiem, natomiast zamknięcie takiego gońca mogło się wydawać w dłuższej perspektywie problematyczne. Prawdopodobnie to, co myślał sobie Ian Timan w tej pozycji, to to, że może zagra tu i ten goniec będzie strzelać. Nastąpiło skoczek D2, skoczek D5, skoczek F3, zauważcie, białe mogły wyprowadzić skoczka tutaj, że o, ustawię sobie go na B5 i będzie robił widełki, ale dużo lepszą opcją dla tego skoczka jest pole F3, żeby on tutaj był bliżej przeciwnego króla, więc tak zrobił właśnie Nigel Short. Nastąpiło hetman C5, hetman E4, poprawianie pozycji swoich figur, wszystko póki co normalnie i nie widać, dlaczego niby tam partia 30 lat po rozegraniu jest pokazywana przez małego youtubera z Polski. Ale zaraz wszystkiego się dowiecie. Nastąpiło hetman B4, goniec C4. Zawsze, jak hetmany na siebie patrzą, to trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie. Czy chcemy je wymieniać? Odpowiedź brzmi, no nie chcemy. Bo jeżeli wymienimy, poprawimy pozycję tego skoczka, być może białe, czarne nawet będą chciały odbić to pionkiem, żeby otworzyć sobie wieżę. Nasz hetman tutaj jest fajnie aktywny, być może będzie mógł nam pomóc w ataku na króla, więc nie bardzo chcemy to robić po hetman B4. Co więcej, dla niesprawnego oka mogłoby się wydawać, że zdobywamy tutaj pionka. I na dobrą sprawę faktycznie zdobywamy, jednak przeciwnik będzie mieć parę gońców, te gońce się rozegrają i to by było takie pozycyjne poświęcenie pionka,
To nie byłoby raczej dobre dla białego długofalowo. Opcja, którą on wybrał, jest lepsza, czyli tak jak widzieliście, goniec c4. Nastąpiło skoczek b6. Wydaje się, że teraz musimy odejść gońcem, jest lipa, bo wymieniamy hetmany. Natomiast tutaj białe spokojnie zagrały b3. Nastąpiło bicie. No i znowu, tak jak mówiłem wam wcześniej, chcemy zachować hetmany na szachownicy, więc zostało zbite. I na pierwszy rzut oka jestem pewien, że gdybym miał tę pozycję do oceny i miałbym ją ocenić, to wydawałoby mi się, że jednak czarne stoją tutaj spoko, no bo mają parę gońców, te pionki tutaj są słabe, no i wydawać by się mogło, że przed białymi, no bardzo prosta gra. Przed czarnymi bardzo prosta gra. Natomiast nie jest tak do końca, ponieważ tak jak zawsze w przypadku partii arcymistrzów, wszystko zgadza się na konkretach. Tutaj, jeżeli czarne zagrałyby goniec d7, żeby wyprowadzić tego gońca, okazuje się, że dostaną goniec a3, stracą mu jakość. Więc zostało zagrane wieża e8, wieża d1. No i to jest właśnie problem z tym poprzednim ruchem e6, o którym wam mówiłem, że teraz ten goniec nie ma się gdzie znaleźć. Chciałby wyjść tu i tu i jeżeli białe nie zagrałyby tutaj wieża d1, tylko coś totalnie losowego, to po goniec d7, goniec c6 po prostu czarne stałyby spoko. Więc zawsze jak gracie swoje partie, powinniście myśleć o tym, co będzie chciał zrobić przeciwnik i po prostu starać mu się, wiecie, dokręcić troszeczkę śrubę w szachach. Trzeba być takim złośliwym człowiekiem. Więc gramy, zostało zagrane wieża E8, wieża D1, hetman C5. Ten hetman tutaj za dobrze nie stał, więc Timan stwierdził, że ruszy sobie go tutaj. Natomiast ta pozycja już jest bardzo, bardzo ciężka dla czarnego, ponieważ ze względu na to, że ten goniec nie może wyjść, no to są bardzo duże problemy z czymś, co nazywamy w szachach komunikacją. To znaczy czarne będą miały problemy, żeby przetransportować tutaj figury i bronić tego króla. Więc biały od razu zdecydował się zagrać hetman h4, b6, goniec e3, przeganiamy tego hetmana, hetman c6. No i w tym momencie, jeżeli głównym i jedynym obrońcą przeciwnego króla jest goniec, to chcemy go wyeliminować. Nastąpiło goniec h6. Jeżeli zdarza wam się taka sytuacja w partiach czarnymi, to pamiętajcie, że nigdy nie chcecie tego bić. Bicie tutaj kończy się po prostu porażką, bo wejdzie hetman tu, skoczek wejdzie tu i dostaniemy mata. Albo przynajmniej stracimy bardzo dużo materiału. Więc tutaj czarne zdecydowały się odejść tym gońcem. No i w sumie spoko, ten goniec może w rogu wygląda głupio, ale jednak kontroluje trochę tej szachownicy, wywiera nacisk na tego pionka. Ten skoczek przynajmniej w teorii nie może za bardzo iść do przodu, ponieważ stracony zostanie ten pionek. Tutaj znowu prawdopodobnie to, o czym sobie myślał Nigel Short, to w jaki sposób mogę wykorzystać fakt, że moja wieża jest na otwartej linii. Mógł to wykorzystać grając wieżę d8. I teraz, jeżeli przeciwnik zbije, no to dostanie mata. Natomiast jeżeli nie zbije, no to ma kilka ruchów do wyboru, może zagrać tu, może zagrać tu. Czarne zdecydowały się na taki dużo bardziej naturalny ruch, czyli wyprowadzenie gońca na długą przekątną. Nastąpiło wieża d1, goniec g7, goniec wrócił na g7, ponieważ czarne prawdopodobnie stwierdziły, że jednak ta słabość ósmej linii jest za bardzo mocna, za bardzo odczuwalna i raczej nie chcemy dopuścić do tego, że będą nam zawsze groziły maty. Nastąpiło więc goniec g7. Wieża d7. Teraz już Nigel Short nie bardzo chciał wymieniać wieżę. Stwierdził, że skoro może ustawić ją na takiej siódmej linii, no to warto jest to po prostu zrobić. Nastąpiło wieża f8. Czarne mają ten problem, że nie mogą podjąć żadnej akcji. Wydawać by się mogło, że można zbić tego pionka, no bo widzę bije. Ale niestety problem jest taki, że nastąpi łubu-dubu. No i koniec końców skończy się to matem dzięki tej wieży. Więc nastąpiło wieża f8. Goniec zbił. Król zbił, wieża przyszła do przodu. Można tutaj było dać prawdopodobnie szacha, natomiast białe zdecydowały się uruchomić ostatnią figurę. Być może ta wieża w przyszłości przyda im się w ataku. I zauważcie, jaka jest różnica między figurami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że czarne stoją dobrze, mają potężną baterię, wieże są połączone i tak dalej, natomiast słabość tych pól sprawia, że ta pozycja dla czarnego jest po prostu przegrana. Wieża e8, hetman f6, król g8. No i w tym momencie, gdyby cokolwiek kontrolowało to pole, czyli gdybyśmy na przykład mieli pionka tutaj i kontrolowali to pole, to po prostu dajemy mata, a czarny nie może niczego zrobić. Nastąpiło więc h4, h5. I w tym momencie zaczęła się dziać rzecz, zaczął się dziać manewr, który po prostu przeszedł do historii szachów. Wszystkie figury białego stoją już optymalnie.
Wszystkie figury czarnego stoją w takim zugzwangu, nie bardzo mają w jaki sposób po prostu uwolnić się, więc białe mogą sobie ruszać czym tylko chcą i mogą chodzić w kółko. Natomiast tutaj Nigel Short zdecydował się na w pewnym sensie kombinację, która no chyba nigdy więcej w historii szachów się nie zdarzyła. A mianowicie, on sobie stwierdził, że skoro chciałby tutaj czymś wejść, no to wieżą ciężko. Pionkiem też ciężko, no bo tutaj ta przekątna jest trochę osłabiona. Konia czy skoczka nie chcielibyśmy za bardzo tutaj ustawiać, bo dostalibyśmy głupiego mata. Więc ostatnią figurą, która nie bierze udziału w grze, jest ten oto pan. No i tutaj Nigel Short trochę zmodyfikował moje granie w szachy, ponieważ ja puszuję pionki. On zaczął puszować króla. Nastąpiło król H2. Po co tak zostało zagrane? I wierzcie lub nie, czarne nie mają przed tym żadnej, totalnie żadnej obrony. Timan zdecydował się zagrać wieża C8. I w tym momencie partia się zakończyła, ponieważ białe nie mają totalnie obrony przed tym ruchem. Tutaj no trochę nieeleganckie zachowanie ze strony Timana, no bo jednak jak przeciwnik wykonuje takie coś, to fajnie byłoby mu to umożliwić. Tutaj była taka fajna rzecz, którą mógł Timan spróbować, ponieważ król H7. Wydaje się, że wszystkiego bronimy. No król tutaj chciałby wejść, ale nie do końca to jest legalne w szachach. No ale tutaj dzięki związaniu możemy zagrać tak. Tak, tak, tak. I teraz król nie idzie tu, król idzie tu. I białe wygrywają i dają mata. I cały ten manewr, tak jak wam mówiłem, no to jest coś niespotykanego. W sytuacji, gdzie przeciwnik ma dwie wieże, hetmana i gońca, my mamy to samo, tylko że skoczka zamiast gońca, zdecydował się na taką ideę. I to pokazuje, że wiele rzeczy, o których my wszyscy się właściwie uczymy w szachach, to są takie ogólniki, czyli chowaj króla w grze środkowej, chowaj króla w debiucie i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest na najwyższym poziomie, no to może łamać te reguły. I no wiecie, jak my byśmy zagrali taki ruch jak król H2 w środku pozycji, to prawdopodobnie zaraz przegralibyśmy partię. On miał to wszystko policzone i no jest to jedna z najbardziej legendarnych partii w historii szachów. Także mam nadzieję, że ta analiza wam się podobała. Dajcie znać, jeżeli znacie jakieś partie, które chcielibyście, abym przeanalizował. Będzie mi bardzo miło. Także czekam na wasz odzew. Trzymajcie się cieplutko. Siema.